Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jeżeli zastanawialiście się, dlaczego głosowaliście na Bidena i nie powinniście, no to wam teraz powiem. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Polecanie bardzo pomaga, szczególnie ostatnio, kiedy YouTube traktuje mój kanał tak, jak traktuje. No parę dni po tym, jak Disneyland w Kalifornii otworzył no, te atrakcje swoje w swoim tym parku rozrywki, Królewna Śnieżka, czyli ten Snow White i Siedmiu Krasnoludków, no się zaczyna, tak? Zaczyna się, komuniści, lewacy atakują. Disneyland przepraszał, no i teraz zaczyna przepraszać o nowa. Także komunistów nigdy nie zadowoli, komuniści zawsze atakują. Disneyland zrobił ten nowy park. No i to jest Królewna Śnieżka i Zaczarowane Życzenia. Także, że wszyscy ci goście, którzy przychodzą, tam płacą spore pieniądze. Tam już chyba dzienna wejściówka, dzienny bilet, no to jest chyba $160 na dorosłą osobę, także to nie jest tak mało. $20 na godzinę, może nawet więcej, bo tam chyba z 8 godzin to się nie jest. W każdym bądź razie określają, że podróż będzie w zaczarowanym świecie, przejazd wagonikami z kopalni, no i że będzie się świadkiem całej tej bajki Królewny Śnieżki, tak jak ona ucieka przed pazurami tej niedobrej królowej. No opisują to w ten sposób, że zaczyna się, że bajka zaczyna się, ta podróż tej bajki to się zaczyna w chatce z siedmioma krasnoludkami, później odwiedza się oślepiającą kopalnię ze świecącymi klejnotami, później się wjeżdża do komnaty czarów królowej, odkrywa się ten tajemniczy, magiczne lustro. Tylko w tym momencie, kiedy Królewna Śnieżka gryzie zatrute jabłko. No i to właśnie oni tak to opisują. No i później jeszcze dopisują, że kiedy wygląda, że wszystko jest stracone i zagubione, Królewna Śnieżka odnajduje to, co miała odnaleźć. No cały ten przejazd, cała te atrakcje, no to są tak zrobione dosyć nowocześnie, no bo mają muzykę, są diody świecące, są nawet lasery świecące po ścianach, cały system animowany, najróżniejsze sceny naokoło, włączając w to, kiedy Królewna Śnieżka tańczy, no i cała ta kolekcja złej królowej, książek z zaklęciami oraz najróżniejsze mikstury, tajemnicze mikstury, które się tam gotują w tych garnuszkach. Disneyland, no oni robią ciężką forsę, ale też wydają ciężką forsę. Cała ta grupa inżynieryjna, no to jest poważna sprawa. Ciekawostka jest taka, że w Disneylandzie to mają grupę odkurzaczy, no znaczy ludzi z odkurzaczami, bo jest no nie jest to takie znane, ale bardzo wielu ludzi po tym jak pewni ludzie się zdecydują na spalenie w krematorium, no to zostają te prochy. No i te prochy bardzo często ludzie jeżdżą i rozsypują tam w tym parku. No i oni wybierają tam niektóre takie miejsca, gdzie są jakieś tam kwiaty, trawa i tak dalej. No nie sypią na chodniku czy tam przy restauracji. Także jest grupa ludzi, którzy ma odkurzacze. No i oni podobnież tam zbierają około kilkudziesięciu kilogramów tych prochów ludzi. Jest to nielegalne, no ale oni tam nie ścigają i nie naświetlają tego, ale ludzie sobie właśnie wyobrażają, że rozsypią prochy kogoś, kto sobie tak życzył, no albo rozsypują prochy, bo ktoś myśli, że tak sobie życzył, no ale to tak na marginesie ciekawostka wariacji ludzi. No i wariacja ludzi jest taka, że lewactwo atakuje. Grupa inżynieryjna stworzyła ten cały
cały system, stworzyła ten park, no bo one są podzielone tam na różne tematy, no i powiedział, że no chcieli stworzyć atmosferę, tą piękną atmosferę tej bajki, no i opowiedzieć jakoś na nowo, w jakiejś specjalnej, no i troszeczkę inaczej, no i mają nadzieję, że ludzie mają dobrą zabawę, mają dobry czas, bawią się dobrze, no i mają doświadczenie, no i nie, przede wszystkim, że nie żałują, że wydali tyle forsy. Ale grupa San Francisco, gdzie jest znane z homoseksualizmu, znane z transwestytów, znane z bezdomnych, wściekłe ateistki i feministki w San Francisco Gate po prostu zaczęły krytykować. No dlaczego zaczęły krytykować? No zaczęły krytykować dlatego, że te zakończenie całej tej bajki Królewnie Śnieżce i całe te zaczarowane życzenia, to jest wtedy, kiedy książę przychodzi i całuje księżniczkę. Księżniczka oczywiście śpi. Dlaczego śpi? No bo jest można powiedzieć w komie, czy zaczarowana, dlatego że ugryzła te jajko. No i książę ją może wyzwolić z tego spania, kiedy pocałuje z prawdziwą miłością. No i kiedy pocałuje z prawdziwą miłością, no to właśnie wściekłe ateistki i feministki i lewactwo atakuje, że on nie może jej całować, bo to nie jest prawdziwa miłość. Dlaczego nie może być prawdziwa miłość? No prawdziwa miłość nie może być, dlatego tłumaczą feministki i ateistki, że nie ma zgody obydwu stron, no i że jeżeli jedna strona nie wie o tym, że jest całowana, no to nie jest to prawdziwa miłość. No i feministki i ateistki tłumaczą, że wszyscy już się zgodziliśmy, że całowanie, szczególnie, że nauczyliśmy dzieci, że całowanie bez zezwolenia to nie jest okej. Okay. No i całe to lewactwo krzyczy, że to jest poważny problem, to jest poważny problem społeczny i że to trzeba zmienić, że to jest ciężkie do zrozumienia, że Disneyland w 2021 roku zdecydował się dodać taką scenę, albo że zdecydował się nie usuwać takiej sceny po prostu dobrych dla jakichś nieumytych ćwoków i staromodnych ludzi, że nowocześnie to powinno być jakoś inaczej rozwiązane, że to jest niemożliwe, co mężczyzna robi kobiecie. Szczególnie, że Disneyland już się zgodził na inne rzeczy. No zgodził się, bo była takie Jungle Cruise, czyli podróż taka przez dżunglę i Splash Mountain, czyli taki rozbryzgana góra. No i oni mówią, że jeżeli już zmienili dwa różne inne te atrakcje, no to dlaczego mają nie zmienić trzeciej atrakcji, żeby no było w duchu filmu, żeby było tak jak jest bajka, no ale jednak powinni zmienić. Zmienili dwa razy. Także Królewna Śnieżka, no to nie była, to była ostatnie miejsce ataku przez lewaków, przez wściekłe ateistki, feministki i komunistów, dlatego, że właśnie ten podróż przez dżunglę, no to tam już odkryli to, że były tam pewne sceny, że pokazywali lokalnych Indian, pokazywali kolorowych ludzi w tej dżungli, także to zostało usunięte, a ta rozbryzgana góra, no to było bazowane na filmie z 2009 roku, Księżniczka i Żaba. No i tam główną bohaterką była czarna dziewczynka. Także atakują lewacy po prostu wszędzie tam, gdzie ludzie mają zabawę i śmiech i jakąś rozrywkę, no to komuniści przychodzą i niszczą. Disney Plus, czyli to jest cały ten system
internetowy, ten streamowy, czyli ten oglądanie na życzenie, porobili bardzo dużo takich ostrzeżeń, że materiał jest dosyć obrażający. No i właśnie oni dołożyli te ostrzeżenia do mapec, dołożyli do filmów Arystokratyczne koty, dołożyli do Dumbo, czyli o tym słoniku, dołożyli do Peter Pan, dołożyli do Swiss Family Robinson. Także wszędzie, gdzie mogli, to po prostu poddali się komunistom. No ale to jest makabra przecież, że komuniści nie zostawią tego dla rodziców, tak? Oni po prostu chcą, żeby kompanie miały bata, żeby wychowywały. Rodzice, normalni rodzice nie potrzebują jakiegoś ostrzeżenia od lewaków, od lesbijek, od homoseksualistów, żeby po prostu tłumaczyć, co jest dobre, a co jest niedobre. No wiadomo, że to jest bajka. No, jeżeli się nie przyjmie, że to jest bajka i że to trzeba po prostu podejść do tego z dużą dozą uśmiechu, no to nigdy się nie osiągnie. To jest po prostu bajka. To jest troszeczkę tam może jakaś lekcja życiowa, ale jest nadzieja, że te kompanie pójdą po rozum do głowy. Nigdy się nie zadowoli wszystkich tych wybudzonych komunistów. Oni całe ich egzystencja, całe te życie, cały ich sens życia to jest po to, żeby być obrażonymi. Oni ciągle wybiegają i znajdują, dlaczego są obrażeni i krzyczą ciągle o większych zmianach. Diabeł nigdy nie buduje. Diabeł po prostu to zło komunistyczne, to tylko rozwala, niszczy i jest nigdy nie jest zadowolony. Także czym więcej się odda, czym więcej się przeprasza, tym więcej jeszcze chce i więcej jeszcze zabiera. Normalny człowiek, no to jest zajęty, jest normalny człowiek, pracuje, normalny człowiek płaci podatki, no, normalny człowiek opiekuje się rodziną, pilnuje, żeby nie łamać prawa i tak dalej, no i nie ma czasu na narzekanie, no ale komuniści mają zawsze czas na narzekanie, no i niestety zaszczuwają normalnych, no ale normalni nie mogą dać się zaszczuć, po prostu normalni muszą zacząć głosować. Dlatego zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, czujesz strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Pamiętaj, głosuj na normalnych. Disneyland, oni po prostu się poddają, ale teraz cały Biden się poddał. Ameryka nie może się poddać. Ameryka nie może przepraszać. Ameryka wyrosła na pewnych zasadach. Ameryka nie może się poddać komunistom. Przekaz dla socjalistów, popatrzcie się, czy wy wybieraliście to, żeby zlikwidować Królewnę Śnieżkę? Bajka, która jest normalna dla wszystkich, żeby ją po prostu przemienić w ten sposób i przedstawiać jako straszną rzecz, no to nie jest normalne. To nie jest normalne, no ale to jest właśnie to zdegenerowanie, te myślenie lewackie, które nie jest normalne. Zdrowie dla normalnych.